Cześć, w dzisiejszym odcinku zaktualizujemy sobie Cyanogen Moda poprzez aktualizację OTA, czyli Over the Air. Zapraszam! Cishard TV przedstawia film, jak zaktualizować Cyanogen Mod poprzez OTA z playlisty Modyfikacja Androida. Rzecz, od jakiej zaczniemy, to oczywiście wchodzimy sobie w ustawienia. I informacje o telefonie bądź tablecie, w zależności co mamy. Tam oczywiście mamy wersję Cyanogen Moda. Tu macie wersję, którą aktualnie posiadacie i po aktualizacji ona się zmieni. Nieważne, czy teraz macie 10, 9 czy 11, zaktualizujemy do najnowszej wersji. Czyli w moim przypadku 11 z któregoś tam dnia, bo aktualizacje do Cyanogen Moda wychodzą, że tak powiem, codziennie. Rzadko kiedy aktualizacja się spóźnia co 2 dni, choć mi oczywiście o to oficjalne, gdyż to są tak zwane aktualizacje nocne. Niby grupa Cyanogen Mod je odradza, widzicie, już tu mam inną ściągniętą, ale właśnie żeby sobie włączyć aktualizacje nocne, trzeba wejść w typy wydań i uruchomić wszystkie wersje. Oczywiście będzie ostrzeżenie, ale ja nie wiem, o co tam chodzi, bo praktycznie moim zdaniem aktualizacje nocne, niektóre przynajmniej, są dużo stabilniejsze niż chociażby niektóre snapshoty. Jak widzicie, chciałem wam pokazać, jak się pobiera. No, ja już mam pobraną tą wersję Cyanogen Moda, którą chciałem. Okej. Okay. O zakończonym pobieraniu aktualizacji wszystko będzie w powiadomieniach, a jeżeli nie, to właśnie w ustawieniach, tak jak u mnie. Ta strzałeczka oraz telefonik. Oczywiście czytamy to, co tam jest napisane i klikamy aktualizuj. Wtedy telefon nam się uruchomi ponownie i w zależności jakie mamy recovery, ja oczywiście polecam TWRP, uruchomi nam się Open Recovery Script, czyli tak zwana instrukcja dla recovery, która wykonuje wszystko za nas. My tak naprawdę klikamy tylko restart i wszystko dzieje się samo. To jest właśnie Open Recovery Script. Tak to wszystko wygląda. My nic nie robimy, my sobie po prostu czekamy. Po naciśnięciu reboot, czy tam aktualizuj, możemy iść sobie do kuchni i zaparzyć kawę. Spokojnie. Możemy to zostawić. Od siebie mogę dodać, że ta aktualizacja nie kasuje nam danych ani aplikacji. Nie kasuje nam również Google Apps, ale czasami właśnie będzie trzeba zaktualizować Google Apps, ale to jest bardzo rzadko, że trzeba. No ale za każdym razem można, chociaż aktualizacje do Google Apps nie pojawiają się jakoś za często, bo chyba co 2 tygodnie. No i jakoś za dużo zmian to one chyba też nie wnoszą, bo rzadko mi się zdarzyło jakąś zmianę zauważyć. Okej, okay, i teraz jak się zakończy wykonywanie Open Recovery Scriptu, włączy się tak zwane przygotowywanie aplikacji, czyli zapełnianie maszyny wirtualnej. Takie rzeczy się dzieją po zrobieniu Wipe Delvi Cache. Będzie to się działo z różną prędkością, w zależności czy używamy ART czy Delvik. I teraz widzicie, wersja Cyanogen Moda nam się zmieniła na najnowszą, która jest dostępna, jeżeli właśnie taką wybraliście. No i co? To wszystko. Nadal został Android 4.4.4 i Cyanogen Mod 11. W moim przypadku to się nic nie zmieniło. No dobrze, no ale jest już jedna ważna kwestia. Co będzie, jeżeli macie teraz Cyanogen Moda 10, a chcecie wgrać najnowszą aktualizację, która jest na przykład 11? Okej, okay, możecie to zrobić, tylko, że tak powiem, to jest takie dość mylne, ponieważ jeżeli robimy właśnie aktualizację na przykład z Androida 4.3 do 4.4, musimy zrobić wipe i zainstalować nowe Google Apps oraz odinstalować wszystkie aplikacje i zainstalować je ponownie. Oczywiście one się odinstalują podczas robienia wipe. Okej, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za jego obejrzenie oraz zapraszam do kolejnych. W moich planach na najbliższą przyszłość oczywiście instalacja z ROMu z LG G3 oraz recenzja tego telefonu, czyli LG G2. No i myślę, że w niedługim czasie wyjdzie pewne ogłoszenie na kanale, ale na razie nie zdradzę, o co chodzi. Cześć, do następnego odcinka!